Podróż na wschód jest fragmentem takiego bardzo dużego projektu wydarzeń kulturalnych towarzyszących prezydencji Polski w Unii Europejskiej. No nie ma powodu, żeby ukrywać, że to jest projekt polityczny. Takim pierwszym kluczem, o którym pomyślałam, kiedy zostaliśmy zaproszeni do tego programu, był z kolei program Partnerstwa Wschodniego. To wydawało mi się takie naturalne. Czy wkładem Polski w Unię Europejską jest program Partnerstwa Wschodniego? Stąd zdecydowałam, że zaprosimy artystów państw Partnerstwa Wschodniego, czyli z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Bardzo zależało nam na tym, żeby nie brnąć w stereotypy, żeby nie utrzymywać takiego przekonania, które myślę, że wiele osób w Polsce żywi, że na wschodzie jest tak zdecydowanie dużo gorzej niż u nas. Oczywiście są tam trudne warunki. Przede wszystkim trudne warunki instytucyjne. Jest absolutny deficyt profesjonalnych instytucji, ale jest mnóstwo aktywnych, bardzo mądrych, dobrze wyedukowanych ludzi. Artystów, którzy kończą studia na Zachodzie, bądź też po prostu bardzo progresywnych artystów, których ten reżim Akademii Wschodnich nie złamał, czy nie odebrał im własnej inicjatywy. Poza galerią zbudowaliśmy na dziedzińcu Pałacu Branickich dużą instalację z owoców, kwiatów i warzyw Dżingisa, przedstawiającą mapę Azerbejdżanu. Zbudowaliśmy kolektor Jakuba Szczęsnego, który jest taką refleksją nad kondycją sztuki i nad tym, czy naszą ocenę obrazu, czy na naszą sympatię do niego wpływa wiedza o artyście i o jego dotychczasowych sukcesach. Tutaj pokazujemy obrazy anonimowego artysty w przestrzeni kolektora. Zbudowaliśmy metro Maxa Kuzmienko, właściwie dwie stacje metra. Białystok to jest duże miasto, ma takie ambicje metropolitalne i to metro ma być takim symbolem tych ambicji. Joanna Rajkowska przeprowadziła taką właściwie warsztatową akcję z mieszkańcami Białegostoku, która polegała na zbudowaniu Czerwonego Lwa, nawiązując do budynku dawnego Komitetu Centralnego. Elżbieta Jabłońska powiesiła swój neon Nowe Życie na budynku starej elektrowni. Dla nas to jest budynek, który właśnie pozyskaliśmy, więc Nowe Życie jest tutaj uzasadnione. Wiaczesław Druta zbudował huśtawkę dla dwojga. Huśtawka jest interaktywna, można z niej korzystać. Stefan Rusu na placu przed katedrą wybudował otwarte mieszkanie, które jest taką instalacją zapraszającą do interwencji wewnątrz. Chcieliśmy jakby nie tworzyć takich szufladek narodowych, nie podkreślać tych różnic. Po prostu ja myślę, że jest taka wspólna wrażliwość dla nas wszystkich. Niezależnie od tego, czy porozumiewamy się za pomocą języka angielskiego czy rosyjskiego, to mamy taką wschodnią wrażliwość. Jesteśmy w takim obszarze państw postkomunistycznych, że to doświadczenie było mocno się wyryło w naszej świadomości, też w naszych nawykach, w naszych przyzwyczajeniach, w naszym sposobie działania. To się zmienia oczywiście, ale jakiś ślad pozostaje. Wystawa jest oczywiście bardzo różna. Sama mam takie poczucie, że są mocniejsze i słabsze strony. Ale to, co jest ważne, to, że ona rzeczywiście pokazuje kondycję tamtego obszaru. Pokazuje artystów z tamtego obszaru, którzy mówią językiem sztuki współczesnej, którzy biorą udział w międzynarodowych wystawach, którzy prezentują swoje prace w różnych miejscach. I też są w ciągłej komunikacji ze światem sztuki w ogóle.
zakończyliśmy fantastycznym koncertem Białowa. I to na pewno nie będzie jedyny koncert w obszarze tej wystawy. Wydaje mi się, że udało nam się zaprosić dokładnie takich artystów, o jakich nam chodziło. Ten moment, kiedy no, w gruncie rzeczy dzięki prezydencji, czyli dzięki pojawieniu się jednak dużo większego budżetu niż ten, którym normalnie dysponujemy, zdecydowanie myślę, że udało nam się ten moment wykorzystać. Zaprosimy wszystkich artystów. To około 40 artystów było na otwarciu. Przygotowaliśmy im maksymalnie dobre warunki. Pracowaliśmy bardzo ciężko, ale mam wrażenie, że tą pracę widać.